أكبر الله. Witamy w kolejnych porannych w Sarajewie. Kabusia, pakujemy się i w drogę na Belgrad. Pogoda niezbyt, ale nie pada, nie ma gorąco, więc dobrze się pojedzie. No i żegnamy się z hotelikiem przy takiej pogodzie. Jak widać, deszcz nie pada, w sam raz do jazdy. Jedziemy zatankować i w drogę na Belgrad. Przerwa zakupowa, śniadanko zjedzone, tam chłopaki sobie ryby łowią. Pojedzeni, popaleni. Możemy jechać dalej. Jedziemy dalej. We'll be right back.
i takie widoki po drodze. Me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. You're too strong when I battle with the beast. Bring a few on, the commander and the chief. Witamy na granicy Bośni i Serbii. Jest rzeka tam niedaleko graniczna i szybka odprawa po stronie bośniackiej. Teraz wjeżdżamy do Serbii, jest trochę ludzi, ale 30 stopni na zewnątrz, dajemy radę. 175 km do Belgradu. Nie, my znowu nie, my jademy tu. Ale my się zatrzymujemy, tak? Tak, tu. A tam co? Wozidło. Wozidło, auto developer, od razu zostawiasz auto i niczym się nie przejmujesz. A tu patrz, jak się przygotowali. Every to take a break. Co, nie godzimy się zatrzymać tam? Co?
tu co 2 godziny musisz się zatrzymać. O, jesteśmy po przejściu granicznym, szybko, sprawnie. Pamiętajcie o zielonej karcie i dla łowców pieczątek w paszportach. Czarnogóra, Bośnia i Serbia ładnie wbijają pieczątki. Jest i granica. Autostrada. Dookoła kukurydza. Informacje dla kierowców. Koszt przejazdu 100 dinarów, 1 euro. Jakość autostrady dobra. Po drodze dojazd autostrady wioski na grubo. Widać, że bogatsze, fajnie, lepiej to zrobione niż w Bośni. Więcej się dzieje poza szybkimi drogami, których nie ma dużo, no ale zajazdy są takie, trochę cienia i wieje 33 stopnie. Thank you.
oto nasz motel. Bardzo miła pani. Cena 18 euro. Dwie osoby za noc. Już pokazuję jak w środku. Łazienka. Prysznic. Ok. Sofa TV. Jest i kontakt jest jeden, ok, szlanki, co więcej trzeba na stolik i tak to wygląda. Ok. Jesteśmy przy głównej drodze. Trochę do centrum, ale zobaczymy. Nie mamy wymienionych pieniędzy. Zobaczymy, co będziemy robić. No, jest i obiadek. Makaronik z tyńczykiem. Wróciliśmy z miasta. Jest tak zawalone autami, że nawet nie ma parkingów. Korki o 8. Ale jest piwko. Na stacji benzynowej kartą bez problemu. Zobaczymy jutro. Spróbujemy się dostać do centrum, trochę się przejść i potem drogę do Budapesztu.